musi być sposób zdominowania tych maszyn. Świetnie. No i znów to samo. To musi być wzniesienie, o którym mówił posłaniec Somy. Dowódczyni zatrzymała się tutaj. Idziemy opuść. Strzał. Wojownicy musieli przygotowywać tu broń. Musieli tu chwilę odpoczywać. Nie mogło być im łatwo ruszyć tuż po wydostaniu się z zasadzki. Ten stary łuk widział wiele bitew. Nie zostawiliby go tak po prostu. Musieli ponieść straty. Opatrunki. Ten posłaniec nie był jedynym rannym. Krwawy ślad. Powinnam to sprawdzić. Wykorzystam fokus. Ślady. Buty i krew. Najwyraźniej Sona poprowadziła ich na tamten grzbiet. Martwy piłoząb. Może Sona go zabiła. Możliwe, że jest już blisko.
Masz szczęście, że tu byłam. Jedna chwila i ten piłoząb rozerwałby cię na strzępy. Pół chwili i sama bym go zabiła. Ty jesteś dowódczyni Sona? Varl mnie tu przysłał. Czy utrzymał bramę? Był dzielny. Widziałam, jak powalił skażoną maszynę. Martwi się. Plemię potrzebuje siły, nie sentymentów. Wyśledziłam część zabójców z próby. Pałam rządzą zemsty. A ty? Nawet nie wiesz jak. Czas działać. Użycz mi swej siły. Za mną. Zabójcy są po drugiej stronie. Kopią w przeklętej ziemi. W tym miejscu spoczywa najcięższy grzech przedwiecznych. Przeklęci skaziciele. Znam je. Zabiłam jednego przy strażnicy matki. Zobaczymy. Będziesz miała okazję powtórzyć wyczyn. Dzielna roślinka. Przydasz się. Niedawno kazałam swoim ludziom ukryć się na drzewach. Zaatakują na mój sygnał. Wróg i jego demoniczne maszyny mają przewagę, ale my z kolei nadrabiamy gniewem. Moglibyśmy mieć coś więcej. Wyjaśnij. To płomień. My to spalamy, oni robią wybuchy. Tak powstała ta dziura. Czyli, że to podpalimy, a potem... Bum. No to zaczynajmy. Ej, chwila. Bez pośpiechu. Daj mi czas na podejście. Jeśli mnie dojrzą, strzelaj. Dobra. Zobaczmy, co potrafisz. Zabić jej!
za szybko! No i mamy deszcz. To nie byli wszyscy. Podczas zasadzki naliczyłam ich więcej. Jeśli będzie trzeba ścigać ich brudne cienie po sam lot włóczni, tak zrobię. Jesteś ranna, krwawisz. Moje zdrowie to nie twój problem. Nikt nie wątpi w twoją odwagę, ale odpocznij. Ona ma rację. Pozwól ranom się zasklepić. Varl? Co ty tutaj robisz? Przecież kazałam ci utrzymać bramę za wszelką cenę. I tak robiłem, dopóki twój goniec nie wrócił z wieścią od Aloy o zasadzce i twojej pozycji. Brama jest pilnie strzeżona. Moje miejsce jest tam, gdzie ty. I nasza zemsta nie zasługuje na to. Powinnam się trochę rozejrzeć. Może uda mi się znaleźć pozostałych zabójców. Rób, co chcesz. Wszyscy tak robią. Matko... Tuzin ludzi zginął w przypadkowych wybuchach płomienia. Tutaj, w pierścieniu metalu, umieściłem na wszelki wypadek cały nasz zapas w krytym schronie. Bardzo starannie zabezpieczony. Wejścia natomiast pilnują strażnicy. Albo zastosujecie podobne środki, albo poniesiecie konsekwencje. Kwatermistrz Dylan. Koniec. Płomień zgromadzony w ich bazie. Zniszczmy to, a zwyciężymy. Odkryłam coś. Pozostali zabójcy obozują w pierścieniu metalu. Mówi wam to coś? A niech ich. Pierścień metalu leży w ruinach Diablego Smutku. To zakazane ziemie. Poproszę matrony o pozwolenie. Mam nadzieję, że mi się uda. Nie ma na to czasu. Przelana krew wymaga odpłaty. Jeśli ziemia jest przeklęta, niech nasza zemsta ją uświęci. Ty, bluźnierco! Proszę, dowódczyni, złam tabu! Diabli Smutek to przeklęte miejsce. Ale może łaska poszukującej nas ochroni. Wyślę zwiadowców. Zgromadzimy siły na klifie nad Czerwonymi Echami i stamtąd zaatakujemy. Niezły plan. Ruszajmy. Thank you.
Uwaga na to, co na dole! Zachowuję to na szlak. To starczy na jakiś czas. Mówił o obozie bandytów w jakichś metalowych ruinach. To musi być to miejsce. Lepiej mieć się tu na baczności. Ten sygnał wezwie posiłki, jeśli pozwolę im go wysłać. Po co wzięli ludzi w niewolę? Na pewno po nic dobrego. O! Przegrupować się! Thank you.
Porządnie. Chwilę. Porozmawiajmy. To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy.
Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. Po co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. Nie potrzebuję twojej pomocy ze zbójami. Samotniczka. Ekscytująca. Bez obaw. Jeśli cię zabiją, wykończę ich, zanim zrobią puchar z twojej czaszki czy coś w tym guście. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy. Przyznaję, z początku przeszkadzał mi twój egoizm, ale wiesz jak jest. Cieszę się, że zostałem. Za każdym razem, gdy zabijałaś, łapałem za grot, żeby tylko poczuć choć odrobinę. To ty ich liczysz? Jesteś chory. Ty byłaś zbyt zajęta. Nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą jej podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą. Cóż, robisz dobre rzeczy z niezbyt dobrych pobudek. Robię to, co kocham. Widzisz w tym coś złego? Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu.